piątek w szkole w Kurnosie oddano do użytku salę gimnastyczną. Uroczystość zgromadziła uczniów, całe grono pedagogiczne oraz wielu zaproszonych gości, z których każdy szkolnej społeczności przekazywał prezenty i życzenia wielu sukcesów w sporcie i w nauce. Gospodyni tego miejsca, dyrektor Danuta Braun, podkreślała znaczenie oddanej właśnie do użytku kolejnej inwestycji, jaką wójt i rada gminy zaplanowali w gminnej oświacie. Jest to bardzo ważny dzień dla naszej placówki szkolnej, dla naszej miejscowości, dla obwodu szkoły i oczywiście dla całej gminy Bełchatów. Ponieważ świętujemy dziś oddanie placówki, nowej placówki szkolnej, w której są sale dydaktyczne oraz piękna sala gimnastyczna. Z wielką dumą i radością patrzymy na tą salę, na to, co zostało stworzone przez niecały rok czasu. Z tej sali korzystają uczniowie naszej szkoły, mieszkańcy Kurnosa i okolic, no i właściwie to wszyscy mieszkańcy z całej gminy. Tego samego zdania był obecny na uroczystości wójt Kamil Łaziak, który zwrócił uwagę na olimpijskie akcenty użyte przez uczniów w wystroju sali i podczas części artystycznej. Zdaniem Kamila Łaziaka nic nie stoi na przeszkodzie, by w tej sali pierwsze lekcje pobierali przyszli zwycięzcy sportowych aren. Możemy tutaj zauważyć wiele elementów olimpijskich i myślę, że jest to takie marzenie i dążność do tego, aby tutaj z tych terenów, z Kurnosa i z terenów okolicznych, aby w przyszłości wyrósł nam olimpijczyk, który nie tylko będzie startował, ale być może też i zdobywał medale. Myślę, że baza jest coraz lepsza, będzie jeszcze lepsza na pewno i tylko czekać. Mam nadzieję, że nie będziemy czekać zbyt długo. A sama sala prezentuje się znakomicie. Jej powierzchnia to ponad 800 metrów kwadratowych. Uczniowie mają tu do dyspozycji boisko o wymiarach 12x24 metry z szatniami i natryskami. Inwestycje zrealizowano przy wykorzystaniu środków unijnych, co podkreślał obecny w Kurnosie Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Cieszę się bardzo, że władze samorządowe gminy Bełchatów potrafią również pozyskiwać środki z zewnątrz. Tutaj nie było do tej pory mowy o inwestycji i o wielkości finansowej tej inwestycji. Pewnie to kosztuje, ale to, że samorząd pozyskuje środki z zewnątrz, to jest też godne podkreślenia, chociażby dlatego, że samorząd województwa łódzkiego przekazał na ten rok 300 tysięcy złotych. I my gratulujemy. Wspierać tego typu działania i to we wszystkich gminach naszego województwa. I chciałbym podkreślić nie tylko ten obiekt sportowy, ale ten fakt, że samorządy potrafią współpracować z samorządem województwa łódzkiego w pozyskiwaniu tych środków zewnętrznych, bo to jest dobra pora, to jest dobry czas. Specjalne przesłanie przygotował dla uczniów i pozostałych użytkowników sali ksiądz Zdzisław Kuropatwa, zwracając uwagę na szlachetne przesłanie, jakie niesie ze sobą sport. Nie tylko odnosimy same zwycięstwa, ale towarzyszą nam i to czasem wiele, bardzo wiele porażek. I trzeba umieć nie tylko zwyciężać, ale trzeba umieć także przyjmować godnie i szlachetnie porażki. I tego życzę dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy tutaj będą rywalizować w różnych zawodach sportowych, aby przede wszystkim odnosili zwycięstwo. Ale jeżeli zdarzą się, a na pewno się zdarzą porażki, żeby umieć przyjąć z godnością i szlachetnością właśnie te czasem trudne, różne, bolesne też życiowe doświadczenia. Te talenty sportowe mogliśmy podziwiać już w piątek. Do meczu o Superpuchar wójta gminy Bełchatów stanęły siatkarskie reprezentacje szkoły w Dobrzałowie i gospodarze z Kurnosa. To było dobre, emocjonujące spotkanie, w którym miejscowi okazali się bardzo gościnni, przegrywając 0-3. Superpuchar trafia do Dobrzałowa, ale to nie koniec emocji siatkarskich. Właśnie w sali w Kurnosie rozgrywane są przecież mistrzostwa gminy Bełchatów, na które zapraszamy. Gorący doping przyda się przecież każdej drużynie.